Jaki dźwięk? To kalambur, obrzydka mucho. Lata mi koło nosa jagosa. I epigramy, żarciki, przytyki. Te szmery? A, to świerszcze wlazły mi w ucho. Moje ucho, moje ucho. Jakiś szmer? Kamery junkry świszczą jak puszczyki, damy ogonem skrzeczą jak grzechotniki. Jaki okropny szmer! Śmiechy, wrzaski. O Anabel. Dawno, dawno temu, gdy ludzkość nie znała jeszcze internetu, a świat wydawał się nieskończenie wielki, żyła sobie mała dziewczynka o imieniu Anabel. Przez całe swoje życie mieszkała ona w jednym miasteczku, ukrywając się między budynkami przed ludźmi, których bardzo się bała. Każdego dnia widywała ich, tych obrzydliwie uśmiechniętych ludzi o złych zamiarach, włóczących się po nocach, realizujących swoje brudne plany, gdy ona chciała tylko zdobyć w spokoju coś do jedzenia. I gdy tak przemykała uliczkami, by zdobyć co się dało i znów ukryć się w lesie, dostrzegła coś całkowicie zadziwiającego. W okolicy domku z patyków stał samotnie młody chłopak. Anabel bardzo się przestraszyła, ale jego drżące ramiona i wyrysowane cierpienie na twarzy zmusiły ją do podejścia. Mam w swoim domku kocyk. Pomyślała i zanim zdążyła pomyśleć, czy jest to bezpieczne, pobiegła po mchu bosymi stopami i już po chwili była z powrotem. Cichuteńko podeszła do nieznajomego i położyła mu koc na ramionach. On odwrócił się w jej stronę zaskoczony. Upuścił sznur trzymany w ręku. Ona odetchnęła z ulgą. Po chwili milczenia uśmiechnął się, jakby w Anabel rozpoznał kogoś już od dawna znajomego, a potem od słowa do słowa. Tak też było każdej nocy, ale już bez smutku. Anabel po raz pierwszy czuła się potrzebna. Ludzie nie wydawali się już tak parszywi, a oczekiwanie na kolejne spotkanie było dla niej prawdziwym utrapieniem. Aż pewnego dnia chłopak zbliżył się nieoczekiwanie i pocałował ją w usta. Ale nie wyglądało to tak, jak na wszystkich plakatach i zdjęciach, które widziała dziewczynka. Wpadła w panikę, czując, jak jego usta zrobiły się chłodne. A chłopak osunął się na ziemię. Tej nocy padał deszcz, a kałuże przypominały jej, od jak dawna nie była już człowiekiem.